Witam Was serdecznie, 22 odcinek magazynu Piłsudskiego 138. Dzisiaj rozpoczynamy od zawodników naszej pierwszej drużyny, drużyny drugoligowej, czyli Radka Sylwestrzaka i Konrada Gutowskiego. Konrad, pierwszy raz w tym programie. Tak, dokładnie tak. No kiedyś trzeba zacząć, ale myślę, że pójdzie bardzo, bardzo dobrze. Moi drodzy, zanim rozpocznę zasypywać Was pytaniami na różne tematy, ale głównie piłkarskie, od razu uprzedzam. Dla naszych widzów ważna informacja. Mamy przed sobą koszulkę. Koszulkę nietypową. Pewnie wielu z Was już ją widziało, czy to na trybunach, czy to w oficjalnym sklepie Widzewa. Ona jest już do nabycia w sklepie. To koszulka robotnicze i chyba wszystko jasne. Tak naprawdę wiemy, czym to się je, a raczej powinienem powiedzieć coś innego, ale koszulka bardzo efektowna, w fajnej kolorystyce i oczywiście utrzymana w tonacji zbliżonej, a właściwie identycznej, jak jeden z naszych widzewskich, bardzo udanych produktów, tego nie waham się powiedzieć. Moi drodzy, rozpoczynamy jednak od tego, co najważniejsze, czyli od piłki nożnej naszych gości. Gości, którzy zdobyli w minionym meczu z Siarką Tarnobrzeg dwie bramki. Jedną i to bardzo ważną, bo pierwszą zdobył Radek Sylwestrzak. Strzeliłeś gola przeciwko swojemu byłemu klubowi, tak to się wszystko ułożyło. Tak się złożyło, no ale taki jest los. Gdzieś tam grałem wcześniej w Tarnobrzegu, teraz jestem w Widzewie, więc nie było sentymentów. Radek, jak wspominasz w ogóle pobyt w Siarce? Już teraz na spokojnie możemy o tym porozmawiać, jest po meczu, kolejne spotkanie dopiero wiosną. Czas spędzony w Tarnobrzegu wspominam bardzo dobrze. Pomimo gdzieś tam problemów organizacyjnych, fajnie to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o drużynę, o tą atmosferę w szatni, o tą całą otoczkę stworzoną przez tam osoby, które były. Więc będzie to na pewno miły czas dla mnie. Radku, do tej pory 10 meczy w drugiej lidze w tym sezonie, 3 bramki, 2 żółte kartki. Tak na wszelki wypadek sobie zanotowałem, bo z liczbami często mam potworne problemy. Wolałem się nie pomylić. Jak na obrońcę, to są bardzo dobre statystyki. To się cieszę. No, mocno na to pracuję gdzieś tam na każdym treningu, więc jeżeli to procentuje w meczu, to tylko trzeba się z tego cieszyć. Twój tak naprawdę znak firmowy, o czym niejednokrotnie mówią komentatorzy Widzew TV, kiedy jest tylko rzut wolny, kiedy zbliża się stały fragment gry, do tablicy wyzywany Radosław Sylwestrzak. No i bardzo często okazuje się, że wywoływany bardzo słusznie, bo wykorzystujesz i umiejętność gry głową, świetny wyskok, co zademonstrowałeś w tym ostatnim spotkaniu przeciwko Siarce, bo to nie była wcale jakaś taka łatwa, idealna pozycja. Pozycja może była niełatwa, bo trzeba było wygrać to z obrońcą Siarki, jednak trzeba gdzieś tam zauważyć, że piłki, które są dogrywane w pole karne, są naprawdę bardzo dobre i wystarczy gdzieś tam wygrać tą pozycję i dobrze nabiec. No i się spotkać z nią. No właśnie, te stałe fragmenty gry w tym momencie wydaje się, że są Waszą bardzo silną bronią. Tak nie było. Ja pamiętam jeszcze mecze choćby z minionego sezonu, gdzie często dla nas stały fragment gry kończył się kontrą rywala, a nie bramką dla Widzewa. Bo tutaj wychodzą schematy, które są gdzieś tam proponowane przez trenerów. Dobra analiza tego stałego fragmentu. Pokazanie w sposób, jaki my możemy wbiegać i jak to te bramki zdobywać, więc tu trzeba oddać to, że nasz sztab szkoleniowy gdzieś tam mocno na tym pracuje. My również staramy się na treningach to robić, więc... No właśnie, Radek, twoja bramka. Tutaj to nie trening, tylko oglądamy fragment spotkania z Siarką Tarnobrzeg. No doskonale wyszedłeś w górę do tej piłki, strzał bardzo precyzyjny, bramkarz Siarki nie miał tutaj nic do powiedzenia. To, o czym powiedziałeś, bez jakiejś dzikiej radości, popatrzmy jeszcze raz, bo warto. Jakbyś teraz określił tutaj to swoje zachowanie? Czekałeś na to, mieliście to opracowane z Mateuszem? Znaczy, no są pewne schematy, które pracujemy, nad którymi pracujemy gdzieś tam na treningach, więc Mateusz wie, w które miejsce wrzucać w piłki i my też mamy wiedzieć, w które miejsca wbiegamy, bo jest nas też kilku w tym polu karnym, więc to nie tylko gdzieś tam ja jestem, ale również dobrą robotę robią pozostali zawodnicy. No, ale ciebie ta piłka to rzeczywiście tam dość mocno szuka. Tak jak szuka podaniami Konrada Gutowskiego. Konrad, to, że jesteś zawodnikiem bardzo szybkim, dynamicznym, to o tym się już przekonaliśmy praktycznie w pierwszym meczu ligowym z Olimpią Elbląg, bo pokazałeś wszystkie te cechy. Często kibice może nie krytykowali, ale mówi, gdyby jeszcze dołożył do tego skuteczność, bo tych sytuacji w meczu ci nie brakuje. Więcej, dochodzisz do nich z ogromną, wydaje się, łatwością. No, może to tak wyglądać właśnie z pozycji trybuny, z pozycji kibica, że właśnie brakuje tej skuteczności. Natomiast ja też to tak trochę czuję, ponieważ do tych sytuacji mam
łatwość dochodzenia, nie mam problemów z pojedynkami jeden na jeden, natomiast często właśnie w tej sytuacji, gdzie trzeba mieć trochę chłodnej głowy i właśnie uderzyć tam, gdzie trzeba, wtedy pojawia się może mały problem. Konrad, trudne pytanie chyba do Ciebie od naszych widzów. Ja oczywiście przypominam, słuchajcie, możecie cały czas zadawać pytania naszym gościom za pośrednictwem Facebooka. No i Konrad, do Ciebie. Ło, to właściwie zadanie, nie pytanie. Wytłumacz definicję podania. Jest to zagranie od partnera do partnera. No i wszystko się zgadza. Nie wiem, czemu miało służyć to pytanie. Na pewno gdzieś tam później pojawi się komentarz dodatkowy. Konrad, w tym meczu też miałeś swoją sytuację, nie jedną zresztą, ale jedną zamieniłeś na bramkę. Kapitalny rajd praktycznie przez połowę boiska, zakończony pewnym strzałem lewą nogą. Tym razem ta głowa była chłodna. Wyglądało to tak, jakbyś to zrobił naprawdę w bardzo fajny, przygotowany na zimno sposób. No, fajnie, że właśnie tak wyszło. Czasami właśnie, gdy dochodzę do tych sytuacji, za bardzo chcę kombinować. I mam to może jeszcze z gry juniorskiej, gdzie chcę zawodnika przełożyć w jedną stronę, w drugą, później doskakuje drugi i nie mam już tego czasu na uderzenie. Tu postanowiłem właśnie iść do końca i uderzyć, żeby... No mamy tę akcję właśnie. No dokładnie, dostajesz piłkę, rozpoczynasz ten rajd na połowie boiska. No to może Ty opowiedz o tym, co tu się wydarzyło. Tak, no... Gdybym grał w juniorach, podejrzewam, że jeszcze próbowałbym go przełożyć na prawą nogę i uderzyć po długim rogu, natomiast tutaj w lidze seniorskiej już nie ma tyle czasu. I nie chciałem tracić tej sytuacji, tylko po prostu uderzyć i fajnie, że wpadło. A po drugie jeszcze Radosław nie goni w bramkach, czasem mi dogryza, że on już ma trzy, to mówię, muszę strzelić tą czwartą. No właśnie, 12 meczy, 4 gole, w Twoim przypadku jedna żółta kartka, to są Twoje statystyki. Jak na przejście z juniorskiej tak naprawdę piłki do seniorskiej, no to to jest bardzo fajny start. Też się właśnie z tego bardzo cieszę, ponieważ gdy przychodziłem tutaj z Podbeskidzia, nie wiedziałem do końca, jak to będzie wyglądać, bo przychodziłem tutaj i moim celem było, żeby się rozwijać, żeby przyjść tutaj i łapać minuty, a fajnie, że tych minut mam naprawdę sporo i do tego dochodzą jeszcze bramki. Do tego dochodzą bramki i ja chciałbym Ciebie, Konrad, zapytać, bo jesteś pierwszy raz gościem w tym programie. Jak odczułeś w ogóle, czy czułeś jakiś element ryzyka, żegnając Bielsko-Białą, przechodząc tutaj do Widzewa, wiedząc o tym, no, że ten klub odbudowując się, co roku gra o awans. Tutaj nie ma tak naprawdę sezonu, gdzie jest spokój, trener ma czas na budowanie drużyny. Nie, wymóg jest jeden, awans. Mogę powiedzieć, że przechodząc tutaj poczułem pewnego rodzaju ulgę. Dlaczego? Ponieważ w Podbeskidziu nie był to zbyt fajny czas dla mnie. Natomiast znaczy było bardzo dobrze, jeśli chodzi o juniorów, jeśli chodzi o kolegów zespołu, czy właśnie trenerów. Nawet nie chodzi mi o trenerów w pierwszej drużynie, bo tam też było naprawdę w porządku. Bardziej miałem problemy z zarządem, może... I zostałem też odsunięty do... No to byłeś grnąbrnym zawodnikiem, trochę, jeśli możesz, uchyl rąbka tajemnicy, bo Cię nie znaliśmy z tej strony, nie wyglądasz na takiego zbójak, z którym zarząd sobie w ogóle nie radzi, no. Nie byłem może nowym zawodnikiem, tylko też przez pewien długi czas czekałem na... Rozumiem, miałeś swoje zdanie. Tak, ja miałem swoje zdanie i po części też... Moja mama miała swoje zdanie, bo ona też się udzielała tam, no zna się na piłce i wie, z czym tak jakby się to je. Gdy jeszcze nie miałem menadżera, to ona była tam w klubie z 2-3 razy i niefajnie ją potraktowali, więc może taka moja decyzja. Aha, rozumiem, czyli sprawa rodzinna, tak naprawdę familijne, bardzo mocne podejście. To jeszcze zapytam Ciebie, mama często pojawia się tutaj na trybunach na Widzewie? Starają się być bardzo często rodzice na meczu, tak samo jak dziewczyna, która jest na każdym meczu, ponieważ... No to masz wsparcie. Tak, razem tutaj ze mną mieszka. No, rodzice tak co drugie spotkanie u siebie starają się być, no i na wyjazdach, jak tam im się uda, bo wiadomo, że teraz były fajne mecze na Śląsku, gdzie nie mieli daleko, więc też byli. No dobrze, teraz Radku, do Ciebie pytanie. Z perspektywy czasu, chyba nie żałujesz decyzji o zejściu ligę niżej? To pytanie od naszego Facebookowicza. Minął rok i walczysz o awans do pierwszej ligi. Nie, no niczego nie żałuję. Także to była decyzja też taka podjęta przeze mnie bardzo świadomie. Była to przemyślana decyzja, również z narzeczoną, bo jednak wspólne życie gdzieś tam mamy.
No i podjęliśmy ten krok, że niby tą ligę niżej zejdziemy, ale jednak jest to klub, który będzie się rozwijał na pewno perspektywicznie i szybko gdzieś tam odzyska tą ekstraklasę. No w porównaniu do Konrada ty już jesteś takim starym widzewskim wyjadaczem, no trochę tutaj czasu grasz. Miałeś okazję już poznać nie jednego, ale już dwóch trenerów nawet co najmniej. Masz pewne doświadczenie, też no jesteś już zawodnikiem znacznie bardziej doświadczonym aniżeli Konrad. Grałeś w dobrych kilku klubach. Teraz jak to oceniasz? Jakim klubem jest Widzew? Jak go odbierasz już z perspektywy tych no, ładnych paru miesięcy? Znaczy jest to wielki klub, trzeba to głośno powiedzieć. I to, co mnie tu spotkało, to naprawdę no, jestem pod wrażeniem. To wszystko, cała otoczka organizacyjna, jeśli chodzi o klub, kibice, stadion. No, to, co się dzieje wokół ogólnie Widzewa, to jest coś wspaniałego. Radek, a samo miasto, bo nie każdemu na pierwszy rzut oka Łódź przypada do gustu. To trzeba przyznać, że pierwszy nasz kontakt gdzieś tam, jeżeli przyjechaliśmy do Łodzi z narzeczoną, to trochę się zdziwiliśmy, bo nie myśleliśmy, że po prostu w wielu fragmentach miasta trzeba powiedzieć prosto, nie jest pięknie, ale jeśli chodzi o życie w Łodzi, to nam pasuje, także jest w porządku. Mieszkacie pewnie w tych ładniejszych rejonach, jak się domyślam. Nie będę ci pytał. Centrum. Kolejne pytanie do was obu. Czy wiedzą, jakim stylem gra Radomiak? Czy były już analizy przeciwnika? I pytanie do Radka. Czy obserwował grę Leandro, ponieważ jest to najsilniejszy i najjaśniejszy napastnik w drużynie Radomiaka? Chyba najgroźniejszy by mi bardziej pasowało. Chyba tak. No to dobra, to ja może odpowiem. Od początku. Tak, od początku. Analizy jeszcze nie było, ale gdzieś tam wstępne gdzieś tam takie poczynania wobec Radomiaka były na treningach, więc wiemy, jakim stylem grają, jak na niego gdzieś tam się ustawić. A co do Leandro, to jest zawodnik, z którym ja spędziłem pół roku w Radomiaku, więc znam go troszeczkę od tej strony bardziej szatni i po prostu na boisku miałem go gdzieś tam okazję obserwować na co dzień. Wiem po prostu, jak się porusza i jest to naprawdę groźny zawodnik. Radek, znasz także ten klub. No właśnie w tym momencie do tego nawiązaliśmy. Chciałem cię o to zapytać. Radomiak gra w tej chwili na nowym stadionie Broni Radom, na stadionie miejskim. To klub, który od jakiegoś czasu praktycznie co roku w tej drugiej lidze puka do bram Ligi Pierwszej. Wydawało się, że już w zeszłym sezonie był bardzo, bardzo bliski awansu. To się jednak nie udało. Teraz jest na czwartym miejscu z sześciopunktową stratą, fajnie to mówić, do lidera, czyli do Widzewa. Przychodząc do tego klubu, były inne władze troszeczkę. Gdzieś tam później to wszystko się zmieniało. Ja tam też przyszedłem do Beniaminka, bo oni wtedy awansowali do drugiej ligi. I może nie byli takim zespołem, jak są gdzieś tam na przestrzeni ostatnich lat, że mocno kładą nacisk na to, żeby awansować ligę wyżej. Ale trzeba powiedzieć, że z każdym rokiem gdzieś tam blisko ocierają się o ten awans. No miejmy nadzieję, że my im poukrzyżujemy te plany. Konrad, zgodzisz się z takim określeniem, bo już w tej chwili prasa o tym pisze. Radomiak widzę w sobota, mecz na szczycie. Jesteśmy po 12 kolejkach, no już wiadomo, że można jakieś wnioski pierwsze wyciągać. No tak, no znaczy wiadomo, że może to nie jest mecz na szczycie, natomiast jest to mecz pomiędzy liderem a czwartym miejscem, więc będzie to na pewno bardzo ciężki pojedynek. Też wiemy, że Radomiak u siebie stracił jedną bramkę i strzelił ich bardzo dużo, więc my postaramy się, żeby ich konto straconych bramek się trochę powiększyło. Konrad, nie od początku tych rozgrywek zespół tak naprawdę powstawał, praktycznie do końca sierpnia dochodzili jeszcze nowi zawodnicy, drużyna była w budowie, co podkreślał trener Radosław Mroczkowski, no ale w tej chwili widać, że z meczu na mecz to wygląda naprawdę coraz lepiej, gracie coraz skuteczniej, nawet w meczach, gdzie nie wszystko od początku jakoś tam się świetnie układa, bo choćby w meczu z Siarką wcale te były takie minuty, które łatwe dla was wcale nie były. Tak, jasne, że tak. W każdym meczu są takie momenty, które są cięższe, gdzie przychodzi, można powiedzieć, taki chwilowy kryzys, gdzie właśnie przeciwnik przejmuje inicjatywę. Natomiast naszym zadaniem jest, żeby te momenty nie były zbyt długie, żebyśmy to my cały czas kontrolowali grę i żeby przeciwnik musiał dostosowywać się do nas, a nie my do przeciwnika. Konrad, zadałem to samo pytanie sobie co Radkowi. Ty krócej mieszkasz w Łodzi. Jaki jest twój odbiór naszego miasta, tego co tutaj zastałeś, tego wszystkiego co dzieje się wokół klubu?
Nie, miasto jak dla mnie jest super. Jeszcze nie byłem w dużej ilości miejsc. Na razie zwiedziliśmy tam, może, można powiedzieć, manufakturę i Piotrkowską z dziewczyną. No, stały punkt tu wystarczy, no tak. Natomiast jedno, co mogę powiedzieć o Łodzi, to niestety, że drogi nie są zbyt ciekawe, ponieważ co jadę, to się napotykam na jakąś dziurę. Dlaczego nieciekawe? Właśnie wymagają dużych umiejętności. Tam trzeba omijać różnego rodzaju pułapki, które powstają. A rozumiem, że nie masz samochodu terenowego, dlatego narzekasz na to. No dobra. Model auta Alfa Romeo i nie jest to zbyt auto właśnie na takie dziury. Musisz uważać. Mamy wreszcie kolegę dobrego mechanika w jednej z drużyn młodzieżowych. I pytanie, Konrad, do ciebie. Na kim się wzorujesz? Kogo podpatrujesz? Pytanie też do Radka, może po kolei. Różnica między Widzewem Smudy a Widzewem Mroczkowskiego. Pytanie od naszego facebookowicza. Jak to wygląda ze środka obrony i co wpłynęło na tak wysoką twoją formę? Najpierw, Konrad, twoje wzorce i czy jest jakiś napastnik, jest skrzydłowy, na którym byś się chciał wzorować? Czy jest jeden zawodnik, który jest moim ulubionym? Nie jest to Messi, jest to Ronaldinho, który już nie gra, natomiast to jest mój idol i jego śladami chciałbym podążać z tym, jaką on miał radość w grze. A jeśli chodzi... Tak, ten słynny uśmiech z nami. Ja nie będę pokazywał, bo nie mam takiego. Ale... Jeśli chodzi o teraźniejszość, to nie mam jakiejś takiego idola. Staram się podpatrywać wszystkie drużyny i z każdej wyciągać coś dla siebie. No to Radku, teraz ty, bo dzisiaj często jesteś wywoływany do tablicy. Wiem, że to nie jest takie wdzięczna w ogóle rola, porównywanie trenerów, bo raz pracujesz z jednym, raz z drugim, to się wszystko jednak czasami zmienia. Główną różnicą, mi się wydaje, jest... taktyka, którą mamy teraz narzuconą przez trenera Mroczkowskiego, bo zupełnie inaczej gramy niż za trenera Smudy. U trenera Smudy bardzo wysoko chcieliśmy gdzieś tam łapać przeciwnika już i pod ich polem karnym, co głównie kończyło się łatwym wyjściem z kontrą i ciężko po prostu nam było to wybronić. Jednak tutaj trener Mroczkowski duży nacisk kładzie na pewne zachowania w defensywie i wydaje mi się, że to jest klucz do tego, że wyglądamy troszeczkę inaczej. No jeszcze nam była druga część pytania. Co spowodowało, że znalazłeś się w tak dobrej dyspozycji, w jakiej zdaniem naszych kibiców jesteś? Myślę, że to jest systematyczna praca. Gdzieś tam cały czas pracuję nad tymi rzeczami. Wiem, co robiłem źle, wiem, co robię źle, bo błędy gdzieś tam się będą zdarzać. Ale myślę, że to jest ciężka praca i cały czas będę na to pracował. Konrad, uśmiechasz się, bo chyba podejrzałeś kolejne pytanie. Też jeszcze od naszego widza. Ile powtórzeń muscle upa jesteś w stanie wykonać i dlaczego 30? Skąd ta siła? Tak, nawet zobaczyłem, kto to pytanie napisał. Jest to nasz masażysta, Hubert. Nie wiem, dopiero to się obrazi. Nie, jeśli chodzi o muscle upy, jest to podciąganie na drążku dla tych, którzy właśnie nie są wtajemniczeni. Jest to moje, można powiedzieć, ulubione ćwiczenie, drążek. A jeśli chodzi o to, skąd ta siła, to bardzo dużo czasu wcześniej w Podbeskidziu właśnie spędzałem nad tym elementem. Gdy zostałem właśnie odsunięty od pierwszej drużyny i trenowałem z rezerwami, to tak... No miałeś więcej czasu wtedy, tak. W tygodniu potrafiłem tak 3-4 razy iść właśnie dodatkowo na siłownię. Mogę powiedzieć, że też się w tym trochę później zatraciłem, natomiast teraz już wiem w jakim... Ale szybkości nie zabiłeś. Nie, właśnie też miałem w Podbeskidziu mówione, że właśnie przez siłownię zostałem raz też odsunięty, że straciłem na szybkości, natomiast ja się też z tym nie zgadzałem, więc... Słuchaj, Konrad, bo może tak się złożyć, bardzo na to liczymy, że tak będzie, bo jesteście liderem, 12 kolejek za nami, ja wiem, że jeszcze wiele, wiele przed nami, wiem, że trener cały czas schładza atmosferę, mówi, ile jeszcze jest pracy i trudno się z tym nie zgodzić, bo sezon jest długi, no natomiast cel jest jasny i liczymy, że to miejsce, na którym aktualnie się znajdujemy, uda się utrzymać dzięki waszej grze do końca. No i wtedy tak się może zdarzyć w pierwszej lidze, że do tego Bielska-Białej się wybierzesz. No, ja wiem, że daleko wybierasz tak, w przyszłość, tak, ale... Tak, jest daleko, natomiast nie miałbym, tak powiem, sentymentów jak Radek, gdybym strzelił bramkę. Cieszyłbym się z niej. Nie mam urazy, że tak powiem, do Podbeskidzia, natomiast... Bo dobrze tam byłem traktowany, czy w zespołach juniorskich i bardzo dużo stamtąd wyniosłem, natomiast... Jest pewnego rodzaju uraza właśnie do tego klubu.
Ja życzę Ci tego, żebyś w pierwszej lidze miał okazję udowodnić bramkowo, że jesteś po prostu dobrym zawodnikiem, świetnym skrzydłowym. I już prawie na zakończenie tej części programu, naszego spotkania, ciekawa uwaga. Nie wiem, to jest pytanie bardziej do naszych widzów. Nie wiem, czy się zgodzicie, ale zamknijcie oczy i posłuchajcie wypowiedzi Radka Sylwestrzaka. Z głosu przypomina Roberta Lewandowskiego. No dobra, robimy próbę? Ciekawe porównanie. Znaczy nie, no ja nie będę zamknął oczy teraz, ale to spróbuj. Ja się nie odzywam, ty coś powiedz. Czekamy. No, to ciężko tak coś powiedzieć teraz na ten, no to zadaj jakieś, może coś, żebym opowiedział, no bo... No dobra, to opowiedz o tej ostatniej bramce z Siarkowa na brzeg. Już raz było, ale... No dobra, no to zaczniemy od tego, że super, super gdzieś tam bity rzut wolny przez Mateusza Michalskiego. Wygrana pozycja z obrońcą Siarki Tarnobrzeg i udało się piłkę skierować do siatki. No dobra, sami ocenicie. Próbowałem sobie przypomnieć głos Roberta Lewandowskiego, ale on ostatnio jakby mniej mówi w ogóle, więc... Ale dostaję tutaj ze studia od kolegów potwierdzenie, że tak. Ja będę miał dopiero później taką możliwość. Zobaczymy, porównamy sobie te nagrania twoje i Roberta. Inne pozycje, ale głos może być bardzo podobny. Słuchajcie, na zakończenie jeszcze mam do was po jednym pytaniu, bo w takiej dosyć fajnej, luźnej atmosferze sobie dzisiaj rozmawiamy, ale wiem, że od jutra to już będzie mocno na poważnie. Jutro już wyjeżdżacie do Radomia, ostatnie przygotowania do tego spotkania. Czy z każdym meczem odczuwacie, że ciężar jest większy czy mniejszy, jak jest się liderem? Fajniej patrzeć z góry, czy lepiej kogoś gonić? Znaczy, dla nas najważniejsze jest być liderem na koniec rundy i na koniec sezonu. No ja wiem, zawsze tak się... Bo to jest najważniejsze. A czy będziemy gonić, czy będziemy uciekać, to już jest drugorzędna sprawa. Ważne, żeby w każdym meczu wychodzić w 100% skoncentrowanym i wygrywać te mecze, bo jednak punkty są dla nas najważniejsze. Ja osobiście nie mam czegoś takiego, że odczuwam jakąś różnicę, że jesteśmy liderem albo bylibyśmy na trzecim miejscu, ponieważ przychodząc tutaj wiedziałem, jaka będzie, można tak powiedzieć, presja, że gramy o awans, więc w każdym meczu od samego początku mieliśmy, może nie narzucone, natomiast chęć zdobycia trzech punktów i w każdym meczu dążymy do tych trzech punktów, więc niezależnie, czy będziemy liderem, czy będziemy na drugim miejscu, do każdego meczu podejdziemy z takim samym zaangażowaniem, stuprocentowym, żeby zdobyć te trzy punkty. No dobra, mógł być prawie koniec, ale to prawie to się przyciągniemy, bo tak pomyślałem sobie o tym. Fajnie i ta gra wygląda rzeczywiście w Łodzi. Tutaj zaczynacie zdobywać dla tej fantastycznej publiczności więcej bramek. To są efektowne, fajne zwycięstwa. Na wyjazdach to wszystko jeszcze tak idealnie nie wygląda. Choćby najbliższy ten przykład, ostatni mecz w Siedlcach, no, gdzie też no, nie było wszystko idealnie. Ważne oczywiście wygrana, trzy punkty, no ale gdyby nie Patryk Wolański w końcówce, mogło być różnie. To nie są takie pewne zwycięstwa, gdzie pokazujecie od początku do końca rywalowi miejsce w szeregu. To wszystko trzeba, mówiąc brzydko, wydrapać niemalże i podnieść z murawy. No, trzeba się z tym zgodzić, ale takie są mecze na wyjazdach. Wiadomo, u nas to wygląda zupełnie inaczej, ten doping gdzieś niesie. Na pewno podejście do meczu na wyjazdach jest kluczowe. Jeżeli gdzieś tam będziemy sobie uświadamiać, że musimy grać tak samo jak tutaj w sercu Łodzi, to mi się wydaje, że powinno być dobrze. Konrad? No, wydaje się dokładnie jak Radkowi, ponieważ jadąc na wyjazd, ten zespół też jest u siebie, ma przekonanie, że przyjeżdża lider, przyjeżdża Widzew Łódź i każdy się na nas dodatkowo też motywuje. I te mecze na wyjazdach jest niezależnie, czy to jest w drugiej lidze, w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze. Zawsze na wyjazdach są mega ciężkie mecze i z wyjazdów trzeba przywozić trzy punkty. Nawet jeśli przywiezie się nieraz jeden, to i tak jest dobry wynik. Uwaga. No nie, no to już jest po prostu kolejny dowcip naszego facebookowicza. Chciałbym wiedzieć kogo. Konrad mówi jak Messi, czy zgadzacie się? Nie słyszałem Messiego mówiącego po polsku. Niech gra jak Messi, to się zgodzimy. Dokładnie i bardzo dobrze. Życzymy tego. Radek, na koniec jedno pytanie dotyczące tej ligi. W minionym sezonie tak się złożyło, że dwa zespoły, które były beniaminkami, awansowały. Teraz również dwójka, Widzew Łódź, Elana Toruń jest na czele tabeli. To jest przypadek, czy tak silne, czy tak niewielka różnica jest pomiędzy czołówką trzeciej ligi, choćby tej naszej, którą wy wygrywaliście wiosną tego roku, i ligą drugą?
Ciężko to określić. Jednak mi się wydaje, że po prostu no tak... Ja wiem, że zespół się też zmienił, no to nie ulega wątpliwości. Dokładnie, ale liga ta druga nie jest w sumie taką zróżnicowana jak gdzieś tam nasza ta trzecia, no bo ta trzecia nasza, ta łódzko-mazowiecka i co my jeszcze mamy? Podlaskie, warmińsko-mazurskie. Jest bardzo mocna i trzeba powiedzieć... Teraz Huragan Morąg wyeliminował w Pucharze Polski Zagłębie Lubin. Dokładnie, no, taki ciekawy przypadek. Więc trzeba powiedzieć, że gdzieś tam jest dosyć mocna liga. No, jeśli chodzi o zespół Elany Toruń, również jest mocnym zespołem. Gdzieś tam są zawodnicy, którzy grali wcześniej, czy w pierwszej lidze, czy też w drugiej. Nie mam nic przeciwko, żebyśmy również, tak jak we wcześniejszym gdzieś tam roku się zdarzyło, żeby Benjaminkowie awansowali dalej. I tego sobie bardzo życzymy, nawet może być ta sama kolejność, widzę Felana. Dokładnie. A reszta zostaje na dłużej w drugiej lidze, jeszcze jakiś tam jeden zespół dołączy, bo trzy, jak wiemy, awansują. Ja Wam serdecznie dziękuję za wizytę w studiu na dwa dni przed meczem z Radomiakiem. Moi drodzy, przy okazji serdecznie Was zachęcamy, bo wiemy, że tam jest ograniczona liczba miejsc. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie w Radomiu. Transmisja oczywiście na żywo w Widze w TV. 15:30 mecz w Radomiu, oglądajcie nas. Wywiady oczywiście już przed meczem, no i rzecz jasna głos komentatora, którego lubicie, Arek Stolarek będzie ten mecz komentował z Radomia. Arek jest już z nami, a dlaczego jest, to o tym za chwilę opowiem. Ja Wam dziękuję, Konrad Gutowski, Radosław Sylwestrzak, powodzenia w Radomiu, mocno trzymamy kciuki, no i bardzo liczę na to kiedyś, nie tak no a właściwie to mi się wydaje, że niedawno, ale kilka lat temu pamiętam taki mecz w Radomiu, jeszcze na starym stadionie Radomiaka, kiedy walczyliśmy awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy. Fajna wygrana, o ile pamiętam, 3-1. Nie mam nic. 3-2, Tomek, poprawiasz mnie? Chyba. Aha. Tak czy owak, wygrana. Liczy się to najważniejsze. Życzę Wam choćby tego samego. Grunt, żeby było zwycięstwo i sobie również. Dzięki serdecznie za wizytę w programie. Moi drodzy, przechodzimy do drugiej części Piłsudskiego 138. Wydanie, jak zawsze, czwartkowe. Dziś porozmawiamy w drugiej części o zakończonym w minioną sobotę największym turnieju, jaki od dawien dawna Widzew zorganizował dla młodzieży. Turniej rocznika 2007 PGE Widzew Cup. To wydarzenie miało miejsce na obiektach naszych treningowych przy Mołachowskiego, a wielki finał, mecz o trzecie i o pierwsze miejsce odbywały się tutaj na Alei Piłsudskiego, co nas szczególnie cieszy. W głównych rolach wystąpili młodzi zawodnicy Widzewa rocznika 2007, którzy wygrali cały turniej, co ciekawe, w finale pokonując Siarkę Tarnobrzeg. W rzutach karnych to rzeczywiście były dwie najlepsze drużyny tego turnieju, to było widać przez cały okres rywalizacji, tak więc jakichś potencjalnych waszych następców też powoli rosną, starają się brać z was przykład. Pierwszy raz mocno zdenerwowani, stremowani wyszli na to boisko, a my popatrzmy, jak ten turniej w wykonaniu dwóch drużyn Widzewa, bo wystawiliśmy dwa zespoły, przebiegał od początku na Łodziance aż po wielki finał przy Piłsudskiego 138. Za nami największy turniej piłkarski organizowany przez Widzew od kilku lat. Turniej PGE Widzew Cup 2018 przeszedł do historii. W Łodzi wystartowało 8 drużyn. Odra Opole, Siarka Tarnobrzeg, Elana Toruń, KKS Kalisz, Mazowie Rawa Mazowiecka, Akademia Barcelony z Warszawy oraz dwa zespoły Widzewa prowadzone przez trenera Dariusza Nawrockiego. Pierwszy zespół Widzewa 2007 przeszedł przez grupę jak burza, najpierw pokonując Mazowie Rawa Mazowiecka 4-0. Popatrzmy i posłuchajmy komentarza z tego emocjonującego spotkania. Dobra próba strzału Szymona Brzezińskiego. Kuba Dryzner dobrze do Kaspra Tarocińskiego. Tarociński gol 1-0 dla Widzewa. Bardzo ładna akcja w polu karnym, 1-1, kapitalnie to zrobił Krzysiek Supera, doskonała akcja, krótki dribbling i zawodnicy biegają po boisku jak pszczółki, a tymczasem trzeci gol dla Widzewa. Zerkam sobie, kto jest jego autorem, Marcel Beza, dobrze zabiera się tutaj z piłką, jeden z zawodników Widzewa, doskonały strzał, Kasper Sawko.
Dodajmy, że turniej PGE Widzew Cup 2018 rozgrywany był z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nie mogło więc zabraknąć akcentów historycznych, w tym wystawy poświęconej właśnie odzyskaniu niepodległości. A młodzi piłkarze na swoje mecze wychodzili w asyście wojskowych w mundurach z epoki. Ta asysta wyraźnie służyła gospodarzom, bo w swoim drugim meczu grupowym pierwszy zespół Widzewa pokonał Elanę Toruń 1-0. Znowu Dryzner szykuje się do uderzenia, wysoko odbiega, daje wykonać ten stały fragment. Znowu Tarociński, dobra główka, Krzysiek Supera, znowu dobra piłka mocna, taka cięta i jest gol! 1-0 dla Widzewa. Marcel Rosiak, proszę, znowu to on wyprowadzony w pole karne. Rosiak próbował pomiędzy nogami. Uwaga, Syrocki, goniony jeszcze do końca. W ostatnim meczu grupowym pierwszy zespół Widzewa zmierzył się z KKS-em Kalisz, wygrywając pewnie 3-1. I niebezpieczne zagranie, przejmuje piłkę Widzew i jest gol! 1-0. Marcel Bezat, Brzeziński ładnie zabrał się z piłką. Szymon Brzeziński! Doskonała akcja Szymona Brzezińskiego. Groźna sytuacja w polu karnym Widzewa, strzał na bramkę, wybija piłkę Pieszko. Kapitalny zwód Brzezińskiego i gol! A Brzeziński prosto w środek i tutaj czujnie bramkarz dobija jeszcze. Drugi zespół Widzewa rywalizował w grupie B, gdzie zremisował z Akademią Barcelony z Warszawy 1-1 oraz Odrą Opole, także 1-1. Przegrał niestety jeden mecz, 0-2 z Siarką Tarnobrzeg i to przesądziło o tym, że nie awansował do fazy półfinałowej, a musiał walczyć później o miejsca od 5-8. I teraz błąd bramkarza Mazowi i pierwsza bramka dla Widzewa, a jest strzelcem Dawid Juga. W efekcie drugi zespół Widzewa zajął 6. miejsce w turnieju. Zremisował w spotkaniu o 5. pozycję z Odrą Opole 2-2, ale niestety przegrał w rzutach karnych. 7. miejsce zajęła Mazowie Rawa Mazowiecka, która także w karnych wygrała z KKS-em Kalisz, któremu przypadło 8. miejsce w turnieju. Natomiast w półfinałach mieliśmy niesamowitą walkę. Siarka Tarnobrzeg pokonała Elanę Toruń. Natomiast pierwszy zespół Widzewa po bardzo emocjonującym i zaciętym spotkaniu wygrał 1-0 z Akademią Barcelony z Warszawy. Musi być czujny Brzeziński, wyszedł Sasal, wyprowadza Widzew akcję, świetna piłka Supery na prawe skrzydło do Tarocińskiego, dobrze tutaj oszukał swojego rywala, dośrodkowuje w pole karne. Ależ kąśliwe uderzenie, naprawdę świetnie to leciało. Wszyscy zawodnicy Widzewa kryci, ale to będzie na zamknięcie, kapitalny strzał, piękna bramka Widzewa, 1-0. Takie niebezpieczne uderzenie w kierunku bramki. Tam trzech zawodników będzie blokowało dostęp do piłki. Uwaga, dobry strzał, poprzeczka. Koniec meczu, koniec półfinału. Radość młodych Widzewiaków. Wielki finał pomiędzy Widzewem a Siarką oraz mecz o 3. miejsce Akademii Barcelony z Elaną Toruń zostały już rozegrane na stadionie Widzewa. W meczu Widzewa z Siarką pierwsi na prowadzenie wyszli piłkarze z Tarnobrzega. Po rzucie rożnym głową trafił Kacper Galek. Łodzianie odpowiedzieli błyskawicznie, a strzałem w okienko popisał się Krzysztof Supera. W drugiej połowie żadnej drużyni nie udało się pokonać bramkarza rywali i doszło do rzutów karnych. W pierwszej serii w głównej roli byli bramkarze, którzy obronili strzały. W drugiej to strzelcy byli bezbłędni. W trzeciej Szymon Brzeziński pewnie kopnął do siatki, a jego kolega Dawid Pieczko obronił strzał i to Widzew wygrał pierwszy turniej PGE Widzew Cup 2018. W meczu o 3. miejsce triumfowała Elana Toruń. Mecz zakończył się remisem 1-1, jednak to Torunianie lepiej wykonywali rzuty karne. Później przyszedł czas na ogromną radość. Wspólnie świętowali zawodnicy Widzewa i Elany Toruń. Następnie dekoracja, puchary z rąk prezesa Widzewa Przemysława Klementowskiego oraz Rafała Markwanta odbierały 4 najlepsze drużyny turnieju. Przypomnijmy, wygrał Widzew przed Siarką, Elaną Toruń i Akademią Barcelony. 5. miejsce dla Odry Opole, 6. dla drugiego zespołu Widzewa, 7. dla Mazowi i 8. dla KKS Kalisz. No z przyjemnością się ogląda te obrazki naszych młodych zawodników, młodych Widzewiaków, a ja mam przyjemność gościć w drugiej części Piłsudskiego 138 trenera tej drużyny rocznika 2007 Widzewa Łódź, Dariusza Nawrockiego. Witam serdecznie.
No i Arka Stolarka, który był z nami cały dzień na Łodziance, później na stadionie miałeś okazję od godziny 9 rano komentować najpierw najmłodszych widzewiaków, a skończyłeś na tych najstarszych, którzy później wygrali z Siarką Tarnobrzeg 4-0. Rozpocznę jednak od pytań do trenera. No Darku, bardzo fajnie chyba się odpowiada na takie pytanie, kiedy ktoś cię pyta po wygranym, dobrze, silnie obsadzonym turnieju, jak oceniasz swój zespół, czy tego właśnie od nich oczekiwałeś, tego się spodziewałeś, czy były jakieś momenty słabsze, masz na pewno już jakieś swoje wnioski, plusy, minusy tego ich sobotniego grania? No tak, no na samym początku chciałem powiedzieć, że oczekiwaliśmy, no przede wszystkim chcieliśmy dobrze się pokazać, tak? Była to okazja dla pokazania się tutaj szerszej widowni, przede wszystkim tutaj była na miejscu w naszym nowym ośrodku, z czego byliśmy bardzo zadowoleni. A co do takiego aspektu szkoleniowego, no przede wszystkim znów mieliśmy możliwość skonfrontować się z, tak jak powiedziałem, z silnymi drużynami. Nie był to turniej rangi tutaj okręgu, tylko to były drużyny z całej Polski, czyli ogólnopolski turniej, czyli ten poziom już był wysoki, czyli kolejne doświadczenie, kolejna dobra gra. A co do moich zawodników, no jestem zadowolony, ja można nie być zadowolony, tak? Kolejny jakiś tam sukces, mogą sobie wpisać swoje te wczesne piłkarskie CV. I ogólnie gra też bardzo fajna. Cały czas widać, że jest w tej drużynie progres, że starają się podnosić swoje umiejętności poprzez takie turnieje, tylko poprzez grę z najlepszymi zespołami mogą to dokonywać. Wystawiłeś do tego turnieju dwie drużyny. Pierwsza z nich wygrała turniej, o czym tutaj mówiliśmy, o drugiej także wspominaliśmy, niewiele brakowało, też byłaby w półfinale, skończyło się na 6. pozycji po przegranej w rzutach karnych z Odrą Opole. Tak, mamy w Akademii, łącznie z bramkarzami, w tym momencie w moim roczniku jest 27 zawodników, 26, bo jedna zawodniczka, Klaudia. Także musieliśmy tutaj, nadarzyła się możliwość, że jako gospodarze wystawiliśmy dwie drużyny, także musieliśmy tak zrobić, żeby dostali wszyscy szanse grania. Żeby możliwość ogrywania się, nie można skreślać ich po prostu jedna z słabszych, lepszych, wiadomo, ta jedna drużyna była troszeczkę może silniejsza, ale tamta i tak się pokazała z bardzo dobrej strony. Myślę, że tak jak mówisz, no zabrakło niewiele, abyśmy z dwie drużyny Widzewa spotkały się na głównym stadionie. Arku, jedna drużyna Widzewa dotarła jednak na Piłsudskiego 138, ale dotarła z bardzo dobrym skutkiem, mimo że łatwo nie było, ale było wiadomo, że już półfinały, finał to już były bardzo trudne mecze. Jakie są twoje spostrzeżenia, twoje wnioski? Komentowałeś wszystkie mecze Widzewiaków w tym turnieju. Zresztą znasz tych chłopaków, nie od dzisiaj, masz na ich temat swoje spostrzeżenia, też pewną wiedzę. W ogóle ciekawe było to, że właściwie finał, nie wiem czy ten się ze mną zgodzi, ale był jednym ze słabszych spotkań w drodze, właściwie w tej całej drodze Czerwonego Widzewa. Ja już też tam zauważyłem taki troszeczkę po tym pierwszym meczu z Mazowią, który był naprawdę taki, ruszyliśmy mocno, ale już mecz z Elaną, już tak troszeczkę, ale... Ale tutaj ten finał rzeczywiście było widać, a też ja jednak zrzucam to trochę na kar zdenerwowania. Tak, tak. Chłopców. Zresztą no umówmy się, oni grali od 9 rano. Wiemy, jak takie turnieje wyglądają, jeśli chodzi też o... Też ta przerwa dwugodzinna też trudna, wybija ale trochę. Otoczka, atmosfera, no stadion. Oni skończyli grać tam około godziny 13-14 na Łodziance, później dwie godziny przerwy właściwie, wcześniej jeszcze posiłek. No to wszystko działa zawsze tak trochę negatywnie na dyspozycję. No utrzymać koncentrację, tak? To jest w tym wieku dzieci ja to jest... Ale mówić o tym, co nie, coś źle, więc może troszkę o tym, co dobrze, bo naprawdę ja byłem zbudowany tym, jak zespół Widzewa wyglądał i ten zespół się wyróżniał i jak najbardziej zasłużenie doszedł do tego finału. A też rozmawiając z trenerem wcześniej, przed turniejem, trener zauważył, że no u niego trudno w zespole określić jedną taką najbardziej wiodącą postać i to rzeczywiście się potwierdziło w trakcie całego turnieju, bo rozmawialiśmy nawet w trakcie, prawda, że w każdym meczu ktoś inny był taką postacią, która nadawała ton grze, chociaż według mnie tym jednym takim rzeczywiście był ten wyróżniony na sam koniec, czyli Kuba Dryzner, który otrzymał statuetkę dla najlepszego zawodnika turnieju i wydaje mi się, że to z jednej strony też podkreślenie jego indywidualnych walorów i ogromnego spokoju według mnie. On tak wygląda na boisku naprawdę dużo dojrzalej niż wiek, w jakim się w tej chwili znajduje. A z drugiej strony według mnie to jest takie docenienie całej obrony i Brzezińskiego, Szymka i mieliśmy... Maćka Sowińskiego. No tak. I po lewej stronie Maciek Szpura. Tak, i to jest... No to w czerwonym zespole. Mówię o czerwonym. To czerwonym. On wchodził na zmianę chyba, tak? Jeśli dobrze pamiętam, czy nie? Nie grał. Minęło trochę czasu, musisz mnie rozgrzeszyć. W każdym razie
to tak uznaję, że to taka też zbiorowa trochę nagroda dla całej defensywy. Ale ja myślę, że właśnie taką mamy tą specyfikę naszego zespołu, jest taka, że nie ma jakiejś indywidualności, że myślę, że to jest na plus, że jest grono tych chłopców, którzy się uzupełniają, że którzy ciągną to, bo wolę lepiej, żeby tak było, niż bym miał jakiegoś tam super, jakiegoś tam gwiazdę czy coś. Pewnie, że to jest pułapka takich roczników. Pewnie, że to jest na krótką metę, a tutaj stworzyła się grupa bardzo fajnych dzieci, którzy naprawdę ciągną się nawzajem, pomagają sobie i czym więcej mieć ich, wolę mieć taki kolektyw, niż pracować z drużyną jednego zawodnika. W drugim zespole też myślę, że warto powiedzieć o postawie Daniela Tutaja, tak? Tak, Daniel Tutaj. Juga. Dawid Juga, tak. Juga, on młodszy chłopczyk, 2008 rocznik. W tym meczu, jeśli ktoś tak indywidualnie miał przykuć uwagę w tych żółtych strojach Widzewa, to właśnie... No Daniel jest po ciężkiej kontuzji. Fajnie, że wraca. Wczoraj też graliśmy sparing do 150 minut grania. Muszę go tak troszeczkę wprowadzać, bo miał złamany obojczyk w maju. Przed samym Urapolem też takim fajnym turniejem. Złamał chyba w ten sam dzień albo dzień po jak Kamil Glik. Dosłownie ta sama kontuzja. I tak, zresztą wersje są różne, dlaczego Glik złamał. Tutaj na te... tego co wiemy, to Daniel nie robił tego, co Kamil. A słuchajcie, mam, żeby tak rozluźnić trochę atmosferę, uwagę jednego z widzów pierwszej części programu. Ktoś słyszał głos Roberta Lewandowskiego, a teraz ktoś w studiu widzi Jurgena Kloppa. No tak. Ja może, bo trener się Widzewa, trener Darek Nawrocki jest znany po prostu jako Jurgen, więc wszyscy właściwie tym posługują się. Chyba nie masz czego zaznać. Nie. Ale wczoraj słabo coś w tym Neapolu. No słabo. Miałeś dużo czasu przygotować drużynę po PG. Dość miałem grafik mocno napięty. Nie ogarnąłem dwóch drużyn. Ty, Arku, wspominałeś o tym nawet w programie oczywiście. Raczej nie w programie, a w trakcie transmisji. No, nie każdy z kibiców Widzewa wie, ale trener Dariusz Nawrocki jest wychowankiem Widzewa, który miał okazję trochę liznąć seniorskiej piłki, no przede wszystkim też zaliczyć występ w meczu przeciwko AS Monaco. Darek, stare dzieje, no ale jednak coś takiego, no to jest pamiątka, zwłaszcza, że to jest ostatni występ Widzewa jak do tej pory w europejskich pucharach. Na Monaco na razie nasz licznik zatrzymaliśmy. Bardzo fajne przeżycie i tak jak mówisz, no to będzie cały czas w pamięci i to będzie się pamiętało do końca życia i tego życzę tutaj tym naszym chłopcom, wszystkim rocznikom z Akademii, żeby doczekali tych czasów, żeby mogli dostać taką szansę, jaką ja dostałem. Ale zobacz, Monaco stadion się nie zmienia, u nas cały czas. Musimy czekać, poczekamy. To jest pytanie o dyspozycję, aż muszę zadać. Jak ocenia trener dyspozycję młodego Tarocińskiego w tym turnieju? Kasper, tak? Kasper znam od dłuższego czasu, już od chłopaka takiego już 3-4 lata temu. A teraz przyszedł do nas z rocznika starszego 2-6. No, fajny chłopak, ambitny, waleczny. Tylko o samych superatywach mogę się wypowiedzieć. No ja też mogę powiedzieć, że taką wartością Kaspra jest uderzenie w pełnym biegu. Dla mnie to jest taka jedna z ważniejszych rzeczy. Też fajnie, też potrafi w pełnym biegu dograć tą piłkę. No tak? Ma taki fajny, chociaż troszeczkę więcej musi jeszcze takiej odwagi nabrać. Tak? Jest taki właśnie, że on by tak gdzieś do boku uciekał czy coś, tam podpowiada. Z drugiej strony mieliśmy przecież boiska. Na tym turnieju też nie do końca takie właściwie, jakie powinny być, prawda? A to wynikało z faktu po prostu tego, że nie mieliśmy gdzie rozegrać turnieju jeszcze oprócz tych boisk, prawda? Bo normalnie te boiska powinny... Znaczy no gramy, się tak, gra się na większych od 16 do 16, no właśnie, tutaj one były troszeczkę węższe trochę krótsze. Ja się tego też obawiałem, ale mieliśmy trening w piątek, tak, na tym boisku hybrydowym i zrobiliśmy taką symulację grę taką na koniec właściwą, właśnie pod pół godziny, pod ten turniej i tam to tak wyglądało, bałem się, że będzie za wąsko, tak, ale minuty na minutę ci chłopcy zaczęli, były momenty gry, bo jak najbardziej oni się dopiero uczą, jeszcze tak nie można im powiedzieć, kiedy mają grać szeroko, kiedy wąsko starają się, bo to jest pierwszy rok, w którym oni grają 8+1, bo wcześniej to było takie orlikowe granie. Tak, przeszliśmy teraz na dziewiątki, ale no mówię, oni są już przygotowani, tak, bo pierwszy mecz rozegraliśmy dokładnie na obozie letnim z Elaną Toruń z rocznikiem 2006, także staraliśmy się tutaj ich od roku czasu przygotowywać do tego grania. Także mówię, no zawsze coś jest do poprawienia. Były momenty, gdzie można było zagrać szerzej. Wiadomo, to są dzieci i
ale no, myślę, że... Ja po prostu żałuję tego, że te warunki na Łodziance no, nie pozwalają tak naprawdę do końca przeprowadzić takiego turnieju, bo... No ale myślę, że z czasem to też ulegnie zmianie, bo tak naprawdę no, trzeba by mieć dwa boiska wtedy do dyspozycji, na no dwóch tak, można równolegle grać. Na naturalnym nie mogliśmy, grać. Tak, bo są godziny, a na sztucznym, dokładnie, a na sztucznym samego rana ligowe były mecze odbywały się starszych drużyn, starszych kolegów tego zespołu. Pytanie do trenera Nawrockiego. Jak pogodzić potrzeby dobrego wyniku w takim turnieju jak ten, z elementami typowo szkoleniowymi? Czy już w tym wieku jest nacisk na wynik, czy raczej fan? Jak to bilansować? Znaczy, no, przede wszystkim głównym naszym zadaniem trenerów w Akademii to jest przede wszystkim, mówię na tym, w tym momencie, na tym etapie szkolenia, co ja mam drużynę, tak? Z U12. To jest jak najlepiej przygotować dziecko pod względem podstaw tych fundamentalnych do dalszego rozwoju, tak? Do tego ja wychodzę z założenia, że następnym takim przeskokiem jest ta gra po 11. Jestem w tym momencie rok, mamy 2 lata gry, no już niecałe 2 lata gry po 9, także tutaj naszym zadaniem moim jest przede wszystkim muszę ich przygotować do dalszego rozwoju, żeby następny trener, który weźmie, może ja, który będę ich prowadził, żebyśmy byli systematycznie się rozwijali względem piłkarskim, tak? A jeżeli w parze z tym wszystkim dochodzi wynik, to tylko się cieszyć, bo wiadomo, te dzieci też wychodzą na boisko po to, żeby sprzedać te swoje umiejętności, które nabywają podczas treningów, ale w trakcie meczów, tak? W jakichś turniejach coś, no, chcą strzelać bramki, jak strzelają te bramki i nie tracą, to przychodzi wynik, tak? Ale... Myślę, że odpowiedzią też na to pytanie może być fakt, że w finale chyba zagrali wszyscy chłopcy, prawda? Na stadionie, dobrze pamiętam. Tak, tak. No ja wychodzę z założenia, że chcę, daję szansę wszystkim dzieciom. No, po to te dzieci trenują, jak przychodzą na treningi, po to, że też mają gdzieś grać. No wiadomo, jest duża liczba w Akademii tych, to rotujemy, tak? Szukamy tego grania w formie sparingów, uzupełnień, ale mówię, podstawową rzeczą w tym jest rozwój czysto piłkarskich umiejętności tych dzieci, ale mówię, jeszcze raz, jak przychodzi wynik, to tylko się cieszyć. No to jeszcze coś żartobliwego. Darek, jaką miałeś ksywkę, kiedy grałeś za AS Monaco? Podejrzewam, kto to napisał. Kaśka. No dobrze. Trenerze, kolejne pytanie, dlatego że wyznajesz taki sposób prowadzenia drużyny, im więcej gry, im więcej konfrontacji z silnymi rywalami, tym dla tych chłopców lepiej. Rzeczywiście ten zespół regularnie gra w bardzo silnych turniejach, choćby w tym roku wymienię najpierw jeszcze turniej, który zorganizowaliśmy jako Widzew na obiektach przy Małachowskiego. To był pierwszy turniej zorganizowany w ogóle przez Widzew. Też turniej rocznika 2007 z okazji Dnia Dziecka, też silne zespoły. Później wyjazd na Murapol Cup do Krakowa, gdzie no zespół grał z Manchesterem United, Borussią Dortmund, Espaniolem Barcelona i tak dalej, i tak dalej. I też wypadł fajnie, tak zupełnie przy okazji. Nie unikasz takich konfrontacji, nie zawsze one się wynikowo kończą dobrze. No i właśnie tutaj jest taka też odpowiedź na to wcześniejsze pytanie, ale jeszcze wcześniej byliśmy we Frankfurcie, tak samo w mocno silnym turnieju braliśmy udział, tam były drużyny Everton, Galatasaraj, Olympique Marsylia, tak. Tak, byliśmy w grupie, Slavia Praga, Slovan Liberec, Ferencváros, Ferencbacze, także tak, jeszcze Arka Gdynia Summer Cup, tak. Raczej, jakby fundamentem do tego, takich decyzji było to, jak pamiętasz, może 2 lata temu byliśmy na Murapolu. I gdzieś tam zauważyłem, że te dzieci nasze są fajne, to, ale gdzieś brakuje im... Tak, oni pojechali po lekcje, przegrali wtedy wszystkie mecze. Tak, właśnie. I odpowiedzią teraz, na przykład tegoroczny Murapol Cup. A jeszcze tak? Byli przecież wzmocnieni starszymi kolegami. Tak, tak, tak. I jak ja tam popatrzyłem, te dzieci, no fakt, otwierają buzię, patrzą się tacy... Mówię, nie, musimy jeździć, musimy ich... pokazywać, musimy nie za wszelką cenę, no ten wynik jest ważny. Nie zgłosiłeś drużyny? Nie zgłosiłem, bo doszliśmy do wniosku tutaj wraz z rodzicami. Tak, to było takie specjalne zagranie, że szkoda, bo nam blokować terminów tych weekendowych pod jakąś ligę, jak w tym przypadku teraz mamy, tak? 2-3 drużyny, fajne mecze się gra, tylko jakbym ktoś chciał skoncentrować się na lidze, to są tylko 2 mecze. Znaczy, na efekt pół roku. Jest taki rzeczywiście, bo wygląda na to, że w tej grupie Ligi Okręgowej Młodzika, twój zespół miał 2 solidnych rywali. Mówię tutaj o tej rundzie, Jutrzenkę Bychlew, z którą wygraliście dzień po turnieju PG Widzew Cup i wcześniej na wyjeździe oba zresztą mecze wyjazdowe z SMS-em Łódź. Też wygraliście 1-0, Widzew jest tutaj na pierwszym miejscu, ma komplet punktów. Bramek strzelony chyba 42 czy 44 i żadnej straconej. 42, tak. No, ale to też świadczy o tym, że ten poziom jest bardzo nierówny, no bo są mecze, gdzie drużyna twoja kończy wynikami naście.
do zera. No właśnie, i mówię, to tak jak do tego poprzedniego pytania, dużo nam dało przez ten okres niegrania w tej lidze, bardzo dużo, tak teraz sięgam pamięcią tak szybko, to chyba przez ten czas zagraliśmy do dzisiaj, zagraliśmy chyba z wszystkimi akademiami, które mają klubami ekstraklasy, które mają akademię, tak? Chyba z Pogonią Szczecin nie zagraliśmy. No tak, a normalnie grałbyś z Zurą Ozorków na przykład? No tak? Na przykład, tak. A żeśmy po parę razy z niektórymi akademiami, tak? Z Wisłą Polską często gramy, no wszystkie akademie tak naprawdę, z ekstraklasy. Z Polonią, z Legią, no to rzeczywiście... Ze Śląskiem, z Wisłą Kraków, z Górnikiem Zabrze, z Lechią Gdańsk, z Arką Gdynia, no z Piastem Gliwice, no z wszystkimi drużynami, z Jagiellonią Białystok. Także moim zdaniem to był ten taki moment, że ta drużyna zrobiła taki progres. No właśnie, ale też trochę szkoda, nie? Bo teraz macie chyba 4 grupy, prawda, w swojej lidze i dopiero walczycie o to, jestem pewien, że to wywalczycie, wejście do tej wojewódzkiej ligi, gdzie już będziecie grali z tymi najsilniejszymi rywalami. Też takie właściwie tak dziwnie zorganizowane. No właśnie, dlaczego nie można było tego zrobić jednej silnej od razu, tak? No właśnie, bo to się traci... Rok czasu. No właściwie rok, tak? No w naszym przypadku rok, bo my gramy w tej lidze do czerwca i chyba na koniec zagramy jakiś baraż, tak? O wejście do... Jak... No i później dopiero właśnie ten awans do pierwszej lub drugiej ligi wojewódzkiej. Czyli rok tak naprawdę... Po tej grze z Bayernami, z Fenerbahce i tak dalej, znowu przyjeżdżacie tutaj, Jutrzenka Bychlew, z całym szacunkiem oczywiście do klubu. No jak najbardziej. No ale później znowu takie zdarzenie. Raczej no staramy się tutaj już też, informuję tutaj, zawsze przekazuję do dyrektora Akademii, że uzupełniać to. Szukam grania, już mamy jakby kalendarz zamknięty, no już zamknięty do końca roku, już mam dużo sparring partnerów, 4 mecze, 3 mecze. Nawet to chcemy. To wynika z tego, jak liczna jest twoja grupa, tak? Bo muszą ci chłopcy gdzieś grać wszyscy i Klaudia oczywiście. No tak, tak, ale mówię, no to fajnie, że mamy tylu chłopców, tak, możemy sobie pozwolić na to, że w tym momencie oddam, część zagra w lidze, a w niedzielę nawet zagrać sobie jakiś fajny sparring, tak, bo są zapytania, naprawdę, już kiedyś pamiętam nasze pierwsze wyjazdy na turnieje, to ja dzwoniłem, prosiłem się, żeby gdzieś się wcisnąć, żeby z kimś zagrać, a teraz to się zmieniło i teraz do nas drużyny dzwonią, pytają się, czy mogą przyjechać i... Znaczy to jest właśnie fajne, że tak buduje się markę, tak jak Arku właśnie, bo miałeś tę okazję... Nie tylko z boku obserwować, ale komentować ten turniej, widzieć go od kulis, od podszewki tak naprawdę. Jak byś ocenił, to jest drugi w tym roku duży turniej zorganizowany przez Widzew, no ale ten zdecydowanie większy, z zupełnie inną oprawą, z ogromnym zainteresowaniem, jeszcze z finałem na stadionie. Po raz pierwszy w ogóle jakakolwiek młodzieżowa drużyna Widzewa miała okazję tutaj zagrać. Czy tak, sama jakby idea jest, była kapitalna i... Mam nadzieję, że tak będzie co roku po prostu, żeby tutaj przyjeżdżały, no może i nawet jeszcze silniejsze drużyny niż przyjechały w tej edycji, żeby to stało się po prostu takim jednym z głównych punktów programu, tak, do przyjazdu tutaj do Łodzi, dla tych najlepszych akademii z całego kraju. No ale umówmy się, że już powiedzieliśmy o problemach, tak, no jak mamy to zrobić, jak mamy 3 boiska, z czego tak naprawdę jesteśmy w stanie zagrać na jednym i to jeszcze nie w takim wymiarze boiskowym, w jakim chcielibyśmy to zrobić. No, bez tego po prostu się nie da, tak? I no to jest tak, z takimi realiami będziemy się... A tutaj dodajmy jeszcze, Arek, że tutaj mówimy o roczniku, o 11-latkach, gdzie jeszcze można ich na takie mniejsze boiska jakoś zmieścić i jakoś to wygląda. Ale chcielibyśmy organizować turnieje dla starszych chłopców, dla 12, 13, 14, 15-latków. Muszą wtedy grać od 16 do 16, później już na całych boiskach. W tym momencie tamten obiekt trzeba na dzień czy na dwa wyłączyć w ogóle z ligowego jakiegokolwiek użytkowania. Nie zrobimy, bo widzieliśmy to w sobotę. Właściwie od no jest to potwornie trudne. Wchodził zespół po zespole Widzewa i rozgrywał mecz ligowy. Dokładnie, równolegle z toczącym się turniejem na boisku hybrydowym. Trzy boiska na Łodziance, z czego realnie przy organizacji turnieju możemy skorzystać z jednego. No, ja mam nadzieję, że to w jakiś sposób ewoluuje, no ale nie wiem gdzie. No, tam się tego. Znaczy trzeba... tam w parku 3 maja więcej boisk nie będzie. Trzeba tak naprawdę szukać już... innego miejsca, czy do Niciarnianej, no ale co do której już też widzę w podejmowo, bo przecież próby, a miasto nie spojrzało na to w jakikolwiek sposób przychylnym okiem. Zawsze jakiś problem się pojawia, że na Niciarnianej nic nie można zrobić, tak? Ale one tam jest, już nie powinno być na jesieni oddane? Powinno być? To znaczy, no, kiedy ono powinno być oddane, to myślę, że to był budżet obywatelski ten w zeszłym roku. Tak, to do Tomka pytanie. Zostało... Wiosna, Tomek nam podpowiada. Więc to był budżet obywatelski 2017, prawda?
formalnie powinien być zamknięty do końca następnego roku, jeśli dobrze kojarzę. Oczywiście nie będzie zamknięty, ale te problemy to są problemy dnia codziennego. Każdej drużyny to, Akademii tak naprawdę. Nawet to, tak jak tutaj trener Nawrocki ma kapitalną dziewczynę w swoim składzie, Klaudia Kiełczewska, wicemistrzyni Polski w barwach SMS-u w zeszłym sezonie, tak? Bo trener wypożyczył Klaudię do SMS-u. Tak, więc wygrała puchar Tymbarka. Dokładnie, puchar zdobywając bramkę w finale. Ale no też być może w Widzewie jakaś grupa żeńska, panie trenerze, trzeba... Fajnie by było. Tak, czym myślę, że... Wywrzeć nacisk. Zostają wraz, więc mamy kończyć. Tak, to piłka. A ja jeszcze chciałem zapytać Arka o... Takie właśnie, numery z nami, niech, panowie tam. Niech rzucają tutaj piłeczkę. Ja nie odbiję im tej piłeczki. Teraz poczekamy, one z za linią boczną. Dzisiaj program do 23:00. Arku, mówiliśmy tutaj cały czas o zawodnikach Widzewa, ale przyjechało kilka rzeczywiście silnych zespołów. Mam na myśli Akademię Barcelony, Siarkę Tarnobrzeg, Odrę Opole. Te zespoły tak szczególnie zapamiętałem. Elany Toruń oczywiście. Zresztą nieprzypadkowo najlepszym strzelcem został Kacper Galek z Siarki. Zresztą przekonaliśmy się o tym, bo przeciwko jednej i drugiej drużynie Widzewa zdobywał bramki. Bramkarz niezły Elany, Marcin Kościecha, też rzeczywiście fajny chłopak. O Kubie Dryznerze już mieliśmy okazję powiedzieć. Czy jeszcze kogoś zapamiętałeś, co byś powiedział właśnie na temat tych rywali i ich poziomu sportowego, tych drużyn, które tutaj się spotkały, pojawiły? No, myślę, że ten malutki trenerze Marcin Sasal. Dokładnie. Jeden z najmniejszych zawodników na całym turnieju. 22. 22 numer, świetnie naprawdę radził sobie, żadnych kompleksów. No wagowo od niektórych myślę, że połowa albo 1/3 wagi niektórych zawodników, którzy pojawili się na tym turnieju generalnie, ale widać było, że ten chłopak już wie, jak pokontrolować piłkę, a przede wszystkim no, nie ma obaw żadnych w grze z dużo większymi obrońcami. Oni tak zapadł też w pamięć. Jeszcze jeden był chłopak w Escoli, nie pamiętam już teraz nazwiska. No to tam, ale też pamiętajmy, że Barcelona no też nie przyjechała tutaj tą wystawą całą, tak, na ten turniej, więc też można brać pod uwagę, jacy zawodnicy jeszcze tam. No Darek, ty miałeś okazję rywalizować też z tą najsilniejszą reprezentacją Barcelony. Tak, tak, zapomnieliśmy o tym turnieju, który wygraliśmy we wrześniu w Bydgoszczy. Też bardzo silny turniej, 32 drużyny, nieoficjalny mistrzostwa Polski, tak. A oni chyba grali też ten w zeszłym roku, prawda? W Murapolu, to oni chyba wygrali wówczas. Tak, tak, tak. Grali i przegraliśmy z nimi 1-0. I no, tak jak cała ta filozofia szkolenia w Escoli, tak, w tym projekcie FC Barcelona, tam piłka tam już od najmniejszych lat tym dzieciom nie przeszkadza, już są jakby, mają to wpajane od samego początku. No, tak samo się pracujemy nad tym, ale coś tam widocznie fajnie też funkcjonuje. Ale na to liczymy, że będzie funkcjonować coraz lepiej. W związku z tym, że pojawiają się brawa po drugiej stronie naszego studia, rozumiem, że to oznaczać będzie powoli koniec programu, zmuszają nas do pożegnania się. Ja dziękuję serdecznie za wizytę w studiu trenerowi zwycięskiej drużyny Widzewa w turnieju PGE Widzew Cup rocznika 2007, Dariuszowi Nawrockiemu i Jarkowi Stolarkowi. Umówiliśmy się, że coraz częściej będziemy się widywać, dlatego dzisiaj z nami właściwie rola twoja była, trudno powiedzieć, że gościa. Już mam 20 minut, trudno mnie zatrzymać, słuchaj. Dokładnie. Dziękuję ci, Jarku, za wizytę w studiu. Zaczynają... Teraz coś się dzieje ze światłem, coś się dzieje dziwnego ze światłem. Ja się z wami żegnam, Marcin Dorociński, do zobaczenia. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie, ja już mam chyba, zdrowie jestem, bo też miałem poważną, poważną kontuzję nogi. Ale już po wszystkim, moi drodzy, za 2 tygodnie spotykamy się w programie Piłsudskiego 138. A może jeszcze jakaś dogryweczka? Nie, jednak nie. Do zobaczenia. Dobranoc.